Sakiewka ze złotem. Pewien żebrak znalazł torebkę skórzaną, która upadła komuś na rynku. Otwarł ją i odkrył, że zawiera sto sztuk złota. Wtedy usłyszał ogłoszenie kupca, który głośno wołał: Nagroda! Nagroda dla tego, kto znajdzie torebkę ze skóry! Będąc uczciwym człowiekiem, żebrak zgłosił się i wręczył torebkę kupcowi, mówiąc: Oto twoja torebka. Czy mogę otrzymać teraz nagrodę? Nagrodę! szydził kupiec łapczywie licząc swoje złoto. W sakiewce, która mi wypadła, było dwieście sztuk złota. Skradłeś już więcej niż wynosi nagroda. Odejdź albo zawołam policję. Jestem uczciwym człowiekiem, powiedział żebrak stanowczo. Zgłośmy sprawę do sądu. Tak zrobili. Sędzia cierpliwie wysłuchał historii obu stron i powiedział. Wierzę wam obu. Sprawiedliwy wyrok jest możliwy. Kupcze. Straciłeś sakiewkę, która zawierała 200 sztuk złota. To dotkliwa strata. Ale w torebce, którą znalazł żebrak, było tylko 100 sztuk złota. Dlatego też to nie może być ta, którą ty zgubiłeś. To stwierdziwszy sędzia oddał torebkę i całe złoto żebrakowi.